Dzień dobry wszystkim, mamy poniedziałek 9 stycznia, z tej strony Maciej Morawski, dom maklerski TMS Brokers. Zapraszam na poranny briefing wideo. W kalendarzu makroekonomicznym nie ma dzisiaj żadnych danych, które mogłyby w jakiś sposób ruszyć rynkiem. Za nami już dane z Australii i Niemiec, natomiast w godzinach popołudniowych czekają nas przemówienia członków Fed, a dokładnie Rottengrena oraz Lockharta, którzy mogą się odnieść do piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy. I tak naprawdę są to jedyne dwie pozycje, które mogą w jakiś sposób wpłynąć na zachowanie kursu najważniejszych walut, szczególnie dolara. Przejdźmy zatem od razu do analizy technicznej. Na pierwszy rzut wysuwa się dolar CAD. Nie można tutaj nie zauważyć, że kurs po raz kolejny wybronił okolice średnioterminowej linii trendu wzrostowego. W piątek powstała formacja MOTA, która stwarza perspektywy do tworzenia wzrostowego impulsu, którego minimalny zasięg sięga poziomu 1,3380. Wypada tutaj zniesienie Fibonacciego 50%, teraz warto też zauważyć, że wcześniej poziom ten działał niejednokrotnie jako wsparcie lub opór. Scenariusz ten wspiera także oscylator stochastyczny, który jest bardzo bliski wygenerowania sygnału kupna w strefie wyprzedania. Następny jest funt, który stanął pod presją wypowiedzi Theresy May, której wypowiedź można w jakiś sposób zwiększa szanse na twardy Brexit. Tu kurs widocznie przebija poziom 1,22, który wcześniej dwukrotnie blokował powiększenie zniżki. Następnym poziomem, który może sprawić problem rynkowi niedźwiedzia, jest zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8% oraz dołki bodajże grudniowe, których nie widać tutaj na wykresie. Jest to poziom 1,2050 i z pewnością może powstrzymać, przynajmniej chwilowo, dalszą zniżkę. Ewentualny powrót ponad 1,22 pozwoli na ruch w kierunku 1,23, czyli lokalnego dołka widocznego w tym miejscu oraz 55-sesyjnej średniej kroczącej. W ostatniej kolejności EURPLN, który zrobił bardzo ciekawy ruch, mianowicie wybronił zniesienie Fibonacciego 61,8%, są to okolice poziomu 4,35. Na wykresie dziennym tworzy się duża zielona świeca, która jednoznacznie wskazuje na fakt, że strona popytowa zaczyna dominować na rynku. Zamknięcie tej świecy w okolicach obecnych poziomów pozwoli na powiększenie wzrostów. Pierwszym takim ważnym oporem jest 4,39, czyli przebite dołki z końca grudnia. Ewentualnie zejście poniżej 4,35, czyli wspomnianego FIBO 61,8, oznaczać będzie spadek nawet w kierunku 4,30 w średnim terminie. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.